Dzień dobry, niedzielne południe, dziewiąta kolejka rozgrywek PGNiG Superligi Arena Kalisz, rywalizacja siódmej z piątą drużyną tabeli Energa MKS kontra Sandra Spa Pogoń Szczecin. Mateusz Gawryś, a piłka jednak ląduje w bramce. Szeroko, wykorzystując cały metraż boiska, tylko szukają takich rozwiązań. Mimo wszystko, patrząc na to, jak ten zespół się prezentował od początku sezonu, uważam, że to jest delikatna niespodzianka. To poza może tym meczem grają w defensywie bardzo fajnie. Krupa właśnie wywalczył faul ofensywny ustawieniem. Fedeńczak. I Fedeńczak to wszystko kończy. A dużo tutaj zrobił oczywiście Gierak. Gierak i Krupa przede wszystkim. To od niego zaczęła się ta akcja. Na razie skuteczny w bramce gospodarzy, tymczasem Adamski. Zagranie do Pilitowskiego, przejęli to szczecinianie, Krupa. Zagranie teraz na lewą stronę do Dawida Krysiaka i ten kończy. Było tam dużo Kielczan, żaden nie chciał skutecznie przeszkodzić Kaliszan, rozgrywającemu. Przepraszam, Kaliszan. Marek Szpera, Makowiejew, Kamyszek. Makowiejew i od razu zaznacza swoją obecność na parkiecie bramką. 6 do 6. Kolejna dobra interwencja Łukasza Zakrety. Jest pusta bramka i to jest trafienie. Bramkarza Kalisza. Jest piłka, albo po prostu w ostatniej chwili chyba trzeba odpuścić, tylko nie zawsze już jest na to czas. Rozpędzone ciało w powietrzu. No i proszę bardzo. Koronkowo, ale dokładnie szczecinianie. 5 minut drugiej części po jednym golu. Tutaj akurat nic nam skuteczność pani Wono nie rośnie. Matuszak i Rybski. Zejście ze skrzydła Telengi. Biernacki. Akcja na drugie skrzydło. Faul w ataku. Zakreta. Druga bramka w tym meczu. No, nieźle. Ciekawe, z jakim wynikiem skończył Łukasz Zakreta ten mecz. Gierak. Wojciech Matuszak, Gierak. Krupa. Bardzo dobrze Kus teraz w defensywie. Krupa! Druga skuteczna akcja z rzędu. Po 13. Mateusz Zaręba. Krupa. Zamarkował dogranie do Bosego. Zaręba. Przeniesie akcję na drugą stronę. Tutaj faul w ataku. Protestują szczecinianie. Kontratak zespołu z Kalisza. I trafienie. 17 do 15. Bez bramkarza byli. Szczecinianie nie zdążył Gawryś wrócić do bramki. Dobrze, teraz Kaliszanie bronią się. Zaręba. Fedeńczak. O, przepięknie Fedeńczak wykończył. Bardzo dzielnie bronią się zawodnicy Energii Kalisz. Łukasz Gierak. Biernacki, Gierak. Zaręba i jest trafienie. 19-18. Zobaczymy, czy szczecinianie zdołają jeszcze wygarnąć piłkę. 15 sekund gra pasywna. Gra pasywna. I gol! Jest trafienie! Piotr Krępa. 20-18. Energa MKS Kalisz wygrywa w dziewiątej serii PGNiG Superligi z Sandrą Spa Pogoń Szczecin. Myślę, że z wielkimi pretensjami teraz szczecinianie do arbitrów, ale tak naprawdę tych błędów mieli kilka w tych momentach newralgicznych.